Cześć, siemanko. W dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak usunąć pryszcza lub jakieś niedoskonałości z twarzy. Nawet nie muszą być w sumie z twarzy, no, mogą być ze skóry czy coś takiego. Dobra, więc bez niepotrzebnego biodolenia zabierzamy się za pracę. Wybieramy narzędzie łatki. Ustawiamy wielkość pędzla na taki, mniej więcej, na takiego rozmiaru, jakiego jest nasz obiekt, który chcemy usunąć. Załóżmy, weźmy sobie ten. Twardość pędzla. Nigdy nie wybieram tego najbardziej miękkiego, ani najbardziej twardego. Wybieram coś pomiędzy, czyli albo ten, albo ten. Wybierzmy sobie tego trochę bardziej. I tak, przytrzymujemy Ctrl i nad tym, albo gdzieś obok tego, co chcemy usunąć, z kontrolem naciskamy lewy przycisk myszy. I z tego obszaru, co zaznaczyliśmy, będzie się pobierała taka próbka. Jeżeli teraz klikniemy lewym przyciskiem myszy bez kontrola, gdzieś, na przykład na ten obiekt, co chcę usunąć, i zaraz to zrobimy, to ten obiekt zostanie zastąpiony tą próbką, którą pobraliśmy, w taki bardziej inteligentny sposób, bo nie będzie tego aż tak mocno widać, że to jest zastąpione. Dobra, więc może ja to teraz zrobię. Lewy przycisk myszy, proszę bardzo, nic nie widać. I tak z każdym elementem, który nam nie pasuje. Czy to są wąsy? Dobra. No i tak z każdym elementem trzeba zrobić, więc to nie ma dużej filozofii. Narzędzie łatki już mogliście zauważyć w innych poradnikach, ale ten jest taki typowo dla tych osób, które szukają, jak usunąć pryszcza, nie mogą znaleźć. To narzędzie chyba nawet było w wizażu, ale niektórzy nie wiedzą, niektórzy nie widzieli tego filmu, więc szukają sobie, jak usunąć pryszcza, więc jest specjalnie dla nich taki poradnik. Myślę, że poradnik jest spoko, bardzo krótki, bardzo też prosty w użyciu. No i cóż, no i oczyściliśmy twarz, to chyba by było wszystko. Tak mniej więcej wam pokazałem, o co w tym chodzi. Dajcie znać, czy wam się podobało. I ode mnie to wszystko. Trzymajcie się, siemano.